Witam, z tej strony Nightshade, a to jest The Glimpses, wariant trzeci, błogosławieństwo. W piwnicy śmierdziało starym cedrem i potem, ale nikt z zebranych nie chciał narzekać. To było upokarzające, ale tylko tu mogli schronić się nad wściwskimi oczami zwykłych krycyków. Rodziny i przyjaciół, bo żaden z nich nie zrozumiałby ich celu. Oni wszyscy byli ślepi przez tą całą, piorącą mózg propagandę, którą Equestria serwowała im na co dzień. Silent Shepard jednak się tym nie przejmował. Jego wiara w sprawę była mocna. Będą silni i wkrótce ich ilość będzie rosła wraz z coraz większą ilością kucyków, które tak kwestionują status quo. Zastukał pulpit, zgromadzeni się uspokoili. Mała piwnica pod jego pieczarnią nie nadawała się na kościół ich królowej, ale zrobili co mogli, by wyzyskać jak najwięcej miejsca. Za tajemnicę nocy, powiedział zgromadzony. Za jedyną, słuszną królową, odpowiedzieli chórem, po czym zajęli miejsca na rozłożonych wszędzie poduszkach. Witajcie ponownie, bracia i siostry, na kolejnym spotkaniu dotyczącym naszej ukochanej królowej. Przemówił do niej z uśmiechem. Przybyliśmy tu, aby wspólnie obcując porozmawiać o jej pięknie, mądrości i sile. My, którzy zostaliśmy pobłogosławieni na jej dzieci. Niech każde to poczuje i pokaże. Silent Shepard zamknął oczy, zakręcił garkami i poczuł przebiegający po kręgosłupie dreszcz. Kiedy je otworzył, jego tęczówki miały lśniący, turkusowy kolor, lecz źrenice wciąż były okrągłe. Pozostali zrobili to samo. Już po chwili każdy na sali miał turkusowe oczy. Tak, powiedział ze śmiechem Silent Shepard. Wszyscy jesteśmy dziećmi i dostąpiliśmy zaszczytu posiadania jej świętego błogosławieństwa. Wkrótce znowu nadejdzie piękny czas wiecznej nocy, ale tym razem musimy utrzymać naszą królową na najwyższym względzie. To nasze słabości i błędy ją rozczarowują, to my sprowadziliśmy ją z powrotem, by rządziła królestwem, zamiast jej niewartych sióstr. Ale to nasze porażki sprawiły, że zabrała nam jej najświętsze błogosławieństwo. Nie zrobiła tego jednak, by nas opuścić. Dała nam czas, byśmy dojrzeli do jej wspaniałych rządów wiecznej nocy. Za prawdziwą królową Equestrii, przemówił tłum, jakby to był koniec wypowiedzi kapłana. Nasza królowa przygotowuje się do powrotu, wciąż udając małe i niewinne źrebie, by ukryć się przed swoimi rogami, jednocześnie posuwając nam swoją prawdziwą i nieskończoną mądrość. A oto Ewangelia naszej królowej na ten szczególny dzień. Silny Shepard uniósł gruby, papierowy kwadrat leżący na jego mównicy. Była to płyta z nagraniem, która miała na obrazku alikorna szkieleta chodzącego po księżycu. Tak, nowa Ewangelia została opublikowana, powiedział, uśmiechając się do nich. Nasza królowa i jej najbardziej zaufani wyznawcy przemówią do nas po raz kolejny, posługując się pieśnią i muzyką. To właśnie jest powód, dla którego zebraliśmy się tu w naszym świętym obowiązku. Niech więc nasza królowa przemówi, usłyszmy głos naszej matki i bogini. Za prawdziwą królową Equestrii, powtórzyli zebrani, a kilku z nich stało. Przejęli od niego nagranie, ostrożnie wyjęli winylową płytę z opakowania i zamontowali w prostym, sprężynowym gramofonie. Zakręcono korbą, opuszczono igłę i wystawiono tubę w stronę zebrany. W chwili trzasków nastąpiła muzyka. Mocne uderzenie perkusji i gitara prowadząca, której towarzyszyły zaśpiewy kuralne. To właśnie była wizytówka zespołu Nightmare. Zebrani zaczęli kiwać głowami w takt muzyki, zamknęli oczy i w milczeniu wsłuchiwali się w utwór. Pomiędzy kolejnymi piosenkami nikt nie wymieniał słów. Ten krótki czas poświęcany był na koncentrację. Silent Shepard stał na swoim podium, obserwując ich i uśmiechając się specjalnie. Ten album z pewnością ukazywał plan królowej na odskuteczne podbicie kwestii. Rysunek na okładce podpowiadał, że miejscem, z którego rozpoczną inwazję, będzie tysiącletnie więzienie królowej, księżyc. Nastąpiło uderzenie, które sprawiło, że igła gramofonu podskoczyła. Wszyscy spojrzeli na Silent Shepard, który patrzył na prowadzącą do piwnicy drabinę. Nastąpiło kolejne uderzenie i wejście zalało światło słońca. Ogier chciał krzyknąć, bo odciął swoich pobratymców,
ale było już za późno. Błyskające czerwieniem błękitem zaklęcie uderzyło w podłogę i wszyscy zostali oślepieni, a Iłuszy przeszył ogłuszający ból. Przygody Japana wyprowadzają ich, rzuciła, łapiąc do główek, by robić notatki prędkością mili na minutę. Jednak koniej nie zaczął błyskać flasz. Jej brwi zadrżały i z irytacji i po chwili stawiła kopyto do pyska, po czym zagwizdała przenikliwie. Co? Nie śpię. Gdzie jestem? Spytał fotograf, rozciągając skrzydła i rozglądając się wokół. Skup się, Shutter. Nalot policyjny, nawrót choroby, rób zdjęcia, rób kasę, rób zbliżenia. Leć. Kamienno-szary Pegas jęknął, po czym wyciągnął szyję, na której miał zamontowany aparat i przybliżył oko do obiektywu. Dobra, twoje źródła okazały się dobre. Jesteś pewna, że to nie sen? Zachowaj te żarty dla twoich studentów, powiedziała Blindusom, przeciskając się do barykady policyjnej. Jej entuzjazm kontrastował z jego, tak jak żywe kolory z jego szarością. Jej żółta klatka piersiowa przylgnęła do żółtej bariery, rozstawionej przez jednorożców policji. Jej żółta niczym tulipan grzywa była związana w koński ogon, by żaden włos nie wpadał jej w oczy. Notowała każdego, kogo wyprowadzono z piwnicy, szyli jeden za drugim. Gdy już myślała, że to koniec, okazało się, że to tylko krótki przestój. Większość z nich nie znała, lecz niektórzy byli dość charakterystyczni. Ci znani często użyczali swoich aparatów do reklam czy ogłoszeń. Była to różnorodna grupa, którą łączyło jedno. Wszyscy byli dobrzy w tym, co robią. Nie można mieć nawrotu, jeśli nie było się wcześniej zainfekowanym, a infekcja trafiała tylko tych, którzy byli w czymś najlepsi. Każdy z nich był skuty, na kopytach mieli kajdany, na rogach pierścienie magiczne, a skrzydła mieli przywiązane do ciała. Zero szans na ucieczkę, było ich około 3 tysięcy i znajdowało się wśród nich właściciel piekarni. W piekarni była jego kartonowa podobizna, która wyglądała znacznie szczęśliwszą niż on teraz. Więc znów pognaliśmy tu za policyjną syreną, bo nie liczyłem ile już razy polegaliśmy na syrenie i szczęściu. Możesz zachować swój sceptycyzm za siebie, póki tego nie skończymy? Spytała Blaine, nie unosząc wzroku nad notatem. Nie, odparł Pegas, pod sfotografowanie wszystkich ujętych. Wyciągnęłaś mnie z łóżka, więc przygotuj się na pełnię twojego narzekania. Mój przyjaciel mówił mi, że jeden z jego klientów narzekał na muzykę. Urwała, by o coś zapytać. Ktoś w tym budynku godzinami puszcza muzykę. To był dokładnie piątek, z dokładnością zegara. I zawsze to był ten sam zespół. Właściciel nie był w stanie nic z tym zrobić, bo to nie był żaden z lokatorów. No i Manhattan to głośne miasto. Co ci powiedziało, że to będzie jakiś krok? Blaine uśmiechnęła się i stuknęła ołówkiem w jego aparat, po czym wróciła do notowania. To był dobry krok. Poklacz opowiadała, jaki to zespół. Śledziłam ją przez całą drogę z kawiarni i tak wpadłam na tę historię. Szło tak pięknie. Dalibyśmy radę wśliznąć do środka, wyjść i zebrać przy tym taki materiał, że głowa mała. Dalibyśmy radę jeszcze z przyjazdem policji. Ale niestety klacz złożyła na nich skargę, dodała Blaine, patrząc krzywo na najbliższego policjanta. O, tak. Nasz beznadziejny departament policji, rzucił, nosząc aparat i robiąc kolejne zdjęcia zatrzymanych. Te potwory robią dokładnie to, za co im płacą. Spodziewałam się sceptycyzmu, a nie sarkazmu. Ta mieszanka to efekt wyciągnięcia mnie z łóżka w środku nocy, powiedział ze złośliwym uśmiechem, a to jeszcze nie koniec. Dobra, dobra, tylko rób zdjęcia, powiedziała. Wracając do notowania. Jesteśmy tu jedynymi dziennikarzami, więc chcę jak najlepsze fotki. To będzie ekskluzywny materiał. To nie będzie ekskluzywne, mruknął Pegas, wywracając oczami. Policja wyda oświadczenie, pokaże zdjęcia i do rana wszystkie gazety we kwestii będą o tym pisać. To tylko kolejny nawrot. Nie, czuję, że coś tu się działo, coś ważnego, syknęła. Zrobić przejście, zatrzymał głos za nimi. Blaine i reszta się zwrócili i zobaczyli zmierzającego w ich stronę komendanta. Chief Sirena,
widzieli go dostatecznie dużo razy, by rozpoznać go nawet z odległości kilku bloków. Błękitna sierść, biała grzywa i szary płaszcz. Nie wyglądał na szczęśliwego. Towarzyszyła mu para ziemskich policjantów. To był idealny moment na zadawanie pytań. Chief Siren, Chief Siren! Zawołał, odchodząc od bariery i ruszając w jego stronę. Belein Blom, Gazeta Maharańska. Czy ma pan jakiś komentarz w sprawie tych z nawrotem? Myśli pan, że jest ich więcej? Są jakieś wieści z Canterlotu o permanentnym sposobie leczenia? Pojawiły się jakieś doniesienia o nowych zarażonych? Jakie te dostępy dostały się tak szybko? Spytał szeptem swych podwładnych. Jednak Belein dosłyszała to mimo wszystko. Mamy dobre źródła, odparła Belein, podnosząc głos na tyle, by przeciągnąć jego uwagę. Albo cholerne szczęście, odparł Siren. Jednorożec, podtrzymując barierę, zaczął robić przejście do niego. Słuchajcie, tym razem nie będzie komentarza. Musicie poczekać na oficjalne oświadczenie w tej sprawie, które opublikujemy rano. Ale wiecie co? Jeśli zaczekacie tu za barierą i nie dacie mi powodu, bym was aresztował, to może wam się to opłaci. Jak bardzo? Belein próbowała pójść za nim, ale jeden z jego towarzyszy upewnił się, że nie przejdzie przez barierę. Ponieważ zrobiliście zdjęcia, obiecałem wielkim, że nie zostaną uchwycone, więc ja was nie widziałem i wy mnie też nie. I nie próbujcie umieszczać mnie w swoim artykule. Po tych słowach odwrócił się i przeszedł przez dziurę, która zamknęła się za nim. Jak myślisz, co on chciał przez to powiedzieć? Spytał Shooter. Nie wiem, odparła, omiatając wzrokiem okolicę. To musiało być coś, co mogli sfotografować, a czego nie powinno być w oficjalnym raporcie. Ale co? Czyżby jeden z nawrotem był kimś bardzo ważnym? A może to miejsce miało w sobie coś szczególnego? Czyżby było to coś, co mogłoby pogorszyć przyszłą sytuację? Blain? Co? Próbuję zobaczyć to, o czym mówił Chief Siren, rzuciła, odwracając się do niego i wtedy zauważyła, że on nie patrzy na nią. Miała aparat wycelowany w niebo i strzelał fotki tak szybko, jak tylko mu sprzęt pozwalał. W końcu dotarł do końca filmu, co potwierdził głośnym przekleństwem, po czym szybko zaczął zmienić rolkę. Wtedy dopiero Belein spojrzała w niebo i dostrzegła kilka skrzydlatych istot na tle wiecznie rozświetlonego nieba Manhattanu. Czterech oficerów leciało w ciasnej formacji i wokół czegoś, co przypominało chmurę. Nie był to jednak puchaty kumulus. To była wijąca się gwiździsta smuga, która zaczęła formułować się, gdy tylko oddział zaczął obniżyć lot. Gdy dotarli do ziemi, zmieniła się już w smukłego alikorna z krwi i kości. Wszyscy w redakcji się przywrócą, jak to usłyszą, powiedziała uśmiechnięta szeroko Belein, notując tak szybko, jak umiała. Nie było wątpliwości, że to była Nyx, ta sierść, ten znaczek. Poza tym, nie było we kwestii Leicorna, który wyglądałby tak jak ona. W uszach miała kilka kolczyków i długą sztangę w nosie. I oczy były zaakcentowane grubą, czarną obwódką oraz dużą ilością cienia do powiek. Grzywę z kolei miała krótko przyciętą. Wyglądało na to, jakby na jej głowie tańczyły płomienie, zwłaszcza jeśli porównać to z długim, koszykim ogonem. Co ona tutaj robi? Spytał Shatter, po czym zamknął klapę aparatu i przystąpił do kolejnych zdjęć. Nyx rozmawiała z czymś Sirenem, a jej oczy z rzadka spoglądały na aresztowanych. To prawdopodobnie największa grupa tych z nawrotem, którą złapano w tym mieście, a ona jest przy okazji trasy koncertowej. Pomyśl, Manhattan Central będzie przepełniony, jak przyjmie tych wszystkich z nawrotem, więc ktoś pewnie poprosił ją o pomoc, odparła Belein, praktycznie czytając notatki ze swojej teorii, które spływały na kartkę niczym woda. Przestań pisać i patrz, powiedział Shooter, przekręcając jej głowę. Ona chyba ich leczy. Klacz spojrzała z nad notatnika, przerywając machanie łukiem i zaczęła oglądać to, co rozgrywało się przed jej oczyma. Z tego, co dotychczas słyszała, leczenie wymagało zdolnego lekarza, jednorożca, który dniami oczyszczał organizm pacjenta oraz tygodni rekonwalescencji, zanim ofiara wróciła do zdrowia. Tymczasem Nyx zwyczajnie owinęła swój ogon wokół aresztowanych. Część z nich mówiła do niej błagalnie,
jak dziecko do rodzica, lecz ona kontynuowała z chłodną obojętnością. Jeden z aresztowanych był wyjątkowo głośny. Był to właściciel piekarni, którego policja wywlekła na samym końcu. Błagam królowo, bogini nasza, czyżbyśmy nie byli lojalni wobec ciebie? Czyż nie działaliśmy zgodnie z twoją Ewangelią? Jesteśmy twoimi dziećmi, dziećmi Nightmare. Żyjemy, żeby ci służyć. Jeśli się zawiedliśmy, to daj nam szansę, by to naprawić. Jeśli nas wolisz, Skydan, obiecujemy, że zaczniemy natychmiast. Z pomocą moich wiernych możemy pokonać tych kochających słońca słabeuszy i przywrócić twój majestat, urwał, gdy ogonnych dotarł do niego. Pozostali aresztowani leżeli już na ulicy, bez ruchu, jakby byli martwi, ale policjanci sprawdzali funkcje życiowe każdego z nich. Byle im mogła się tylko tego domyślać. Nikt przecież nie panikował i nikt nie łamał procedur. Nyx wróciła do rozmowy z Chief Sirenem, podczas gdy jej eskorta szykowała się do odlotu. Już skończyła, powiedział Shooter. Skoro potrafi wylecieć na wrót tak szybko, to czemu nie krąży po szpitalach i nie pomaga reszcie? Gdyby to działało, nie byłoby już więcej nawrotów, odparła Blaine, notując wszystko, co widzi. To była reporterka żyła złota, no może srebra. Nie, złotym będzie wywiad. Jeśli tylko Blaine przerwała, mały głosik w jej głowie podpowiadał, że to może być zły pomysł. Jednak ona nie posłuchała. Nyx Sparkle, księżniczko Nyx Sparkle, co robisz? Shooter zadrżał, a tłum policjantów i Nyx odwrócili jej stronę. Inspektor kazał nam siedzieć cicho. Ja bym chciała go słuchać, burknęła na niego, po czym uniosła kopyto w powietrze i pomachała nim jak dziecko, chcąc zapytać nauczyciela. Nyx Sparkle, jestem Blaine Bloom z Gazety Manhattańskiej. Proszę o chwilę twojego czasu. Nyx odwróciła i spojrzała na inspektora. On uniósł kopyto w obronie i powiedział coś do niej. Przez kilka minut wymieniali zdania, po czym Alicorn podszedł do policyjnej linii. Ostrzega ci tylko raz, powiedziała Nyx, podchodząc do niego bliżej. Jedno pytanie, które mi się nie spodoba, a zabieram film i rozwalam aparat. Stoi, odparła Blaine, nie zważając na przerażenie malujące się na pysku Shootera. A teraz powiedz, wyleczyłaś tych z nawrotem? Tak. Czy są jakieś doniesienia o permanentnym wyleczeniu błogosławieństwa? Nie. Blaine skinęła głową. Nie była to żadna rewelacja. Gdyby Canterlot coś osiągnął, pisali o tym we wszystkich gazetach. Czy Canterlot ciągle pracuje nad lekiem? Tak. Po raz kolejny nie było zaskoczenia, ale to dobrze. Blaine wiedziała, co robi. Zadawała proste pytania. Chciała, by Nyx poczuła się bezpiecznie, zanim zaatakuje ją prawdziwymi pytaniami. Jest jakiś powód, dla którego nie pomagasz w badaniach? Pomagam. Pomagasz? Blaine zrobiła pauzę, wypadając z rytmu pytań. Pomagam, nie kręcąc się tam. Interesujące, bardzo interesujące. Wyglądało to, jakby mózg Blaine przetwarzał tę informację przez chwilę, lecz klucz uśmiechnęła się i przytaknęła. Cieszę się, że jestem interesująca. Skończyłaś? Jeszcze nie. Nie mam czasu siedzieć całą noc, powiedziała Nyx, obniżając głowę tak, by zrównać swoje oczy z oczyma Blaine. Jeszcze jedno pytanie, tylko jedno. Ale jedno, powtórzyła Nyx, prezentując swój pełen wzrost. Blaine otworzyła usta, żeby zaprotestować, ale momentalnie je zamknęła i zaczęła przerzucać kartki w notesie. Jedno pytanie? Miała ich tuzin. Jak mogła wybrać tylko jedno? Oblizała wargi, patrząc co na notes, co na fotografa, co na Nyx. Jej umysł zaczął podsuwać jeden pomysł. Pytanie ostateczne, takie, które chciała zadać, kiedy zaczęła się zajmować nawrotami błogosławieństwa. Nyx, czy jest jakiś związek między faktami, że nawrót błogosławieństwa ujawnił się pierwszy u twojej matki i to niedługo po wydaniu twojego pierwszego albumu oraz wyprowadzce z zamku? Zapadła martwa cisza. Nyx patrzyła na Blaine, jej skrzydła się rozłożyły. Widok Alicorna stojącego w takiej postawie sprawił, że wszyscy odsunęli się od dziennikarki, jakby ta stała w epicentrum magicznej eksplozji. Shooter przyciskał aparat do piersi, bojąc się jego bezpieczeństwo, jakby to był jego syn.
większość reporterów wie, że nie należy pytać o moją matkę, powiedziała Nils. Nie lubię być oskarżona. Nie oskarżam, Belin potrząsnęła głową. Nie mówię, że to twoja robota, tylko myślę, że to może mieć związek. Cisza powróciła. Część policjantów zbliżyła się nerwowo, gotowa do powstrzymania Nyks, jednak w tej dali Korn złożył skrzydła, a na jego pysku zagościł delikatny uśmiech. Nachyliła się i szepnęła do Belin. Zatrzymuję się w hotelu Rising Phoenix w Śródmieściu. Wyjeżdżam jutro o 17, żeby zdążyć na koncert. Zapytaj o mnie i podaj hasło Lumberjack Snowflake. Puszczam cię do mojego pokoju. Jeśli naprawdę wierzysz w to, co mówisz, to rozmowa z tobą może poprawić moją opinię o dziennikarzach. Belin czachnęła, niezdolna wykrztusić ani słowa. Nyx odwróciła się i odeszła kawałek, po czym zmieniła się chmurę i odleciała wraz z Pegazami. Miejsce zbrodni zaczęło powoli pustoszeć. Karetka ze szpitala zabrała aresztowanych. Gapie zaczęli odchodzić, lecz Belin i Shooter nie ruszyli się z miejsca. Kiedy wreszcie Belin zebrała się w sobie, odwróciła się do Shootera, który stał z rozdziewanym pyskiem. Uśmiechnęła się, odchodząc od bariery, po czym położyła mu kopyto na ramieniu. Więc ciągle chcesz twoją kawę i pączka. Czy zadowolisz się wywiadem na wyłączność, który może być historią roku? Nadal chcę kawę i pączka, odparł Shooter. Choć jego uśmiech był prawie tak wielki jak jej. Nie szczysz się tak, miałeś po prostu farta. Hej, ciężka praca sprawia, że kiedy masz szczęście, to potrafisz je wykorzystywać. I to był wariant numer 3. Co by było, gdyby błogosławieństwo powróciło?